No cóż, omawiałem Rage Bolta, ale w wersji Lost Box. Pominam niestety właśnie wersję podstawową tego buildu, bo właściwie wiecie, o co chodzi. No bo tutaj akurat tutaj mieliśmy tego Lost Boxa, Mirage Gate'ami mogliśmy podpinać te różne energie, ewentualnie kaczką. Tutaj to wygląda trochę inaczej. No troszeczkę silnikiem atakującym jest Sandy Shock, który ze swoją abilitką może, jeżeli będzie 4 lub mniej prize'ów za u przeciwnika, może on ładować te właśnie walczące energii prosto w niego. No a sam Rage Bolt może atakować 70 za każdą zdyskardowaną energię. Tak, 70 to już jest sporo. No ale tutaj wymaga to mniejszej siły przemocowej. Dodatkowo Greninja do dyskardowania tych energii. Tu mamy Mew, który pozwala na kopiowanie ataków, no i abilitka Restart właśnie do dobierania do 3. No i mamy Squawka, który w pierwszej turze może nam zdyskardować rączkę. Czekaj, i to dosłownie. No ale wiadomo, abilitka działa tylko w naszej pierwszej turze. Potem już można pozbyć się go z Ultra Balla. Mamy jeszcze Sitter Winka, który pierwszym atakiem oczywiście dyskarduje kartę, a drugim w ogóle zadaje 120, podpalając go. A no, kosztem tego, że ten dostaje 90. Do ładowania naszego Rage Bolta i innych Pokemonów używamy oczywiście Sady z Vitality, który właśnie ładuje Pokemony Ancient i dobiera do 3. Bossy oczywiście wiadomo do zmieniania Pokemonów przeciwników. Iona do Disruptu, tutaj sztuki 1. Mamy też Earthen Vessel do wyszukiwania tych energii. Nestbole właśnie, bo tam mamy sporo dużych Pokemonów, więc tu Nestbole tutaj. Mamy też Energy Switche, które możemy przekładać tutaj energię między tymi Pokemonami, na przykład z tego Sandy Shocka na Rage Bolta możemy zrobić. Mamy Ultra Bole do discardów dwóch kart i wyszukaniu kolejnego Pokemona. Trekking Shoes do kopania deku, Pokegira do wyszukiwania sad chociażby. Switch karty do switchowania między Pokemonami, zwłaszcza biorąc pod uwagę, mamy sporo basiców. Prime Catcher do takiego bossowania i switchowania w jednym. Palpat do recyklingu wszystkich supporterów. Mamy Ancient Booster Capsule, który zwiększa nam o 60 HP i chroni przed kondycjami. No i Bravery Charm, który zwiększa basicowy Pokémon o 50. Mamy jeszcze Pokestopa do szybszego wyrzucania, no i tam Store do wyszukania tych dwóch rzeczy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce, bo myślę, że jest to bardzo interesujący build. O nie! Te staty się tak rozwala, że... No sorry, ale się to rozwala. Aha, oponent idzie pierwszy. No to może nawet lepiej, bo w razie... Tutaj się glitch wtargnął, że tam jest napis. No nie najlepszy start. Dla naszego... A, Zorak! Dawno tego nie widziałam. No dobra, to jest ten Spirit Top, który blokuje, ale fałką. No, niestety nie mamy tu żadnych fałek. Ale co to znaczy? Nie będziemy mieli wyjścia i będziemy musieli kopnąć całą rękę przerank, więc... Zobaczymy. To mamy inną trochę taktykę na tego Zoraka, bo widzę tu na tu. O, mamy Sada z Vitality! Dobra, Nest Ball po Greninja, dobra. No i sobie zdyskardujemy to. Dobra, mamy Sandy Shocka. Chyba trzeba zagrać tą sadę w tego. Mamy Rage Bolta. Damy mu to. Chyba będziemy musieli odpiąć tą elektryczną. No dobra, nie mamy wyjścia. Chociaż mogę jeszcze tu switchować na to, ale to za mało.
Zobaczymy, co z Pokégira wyjdzie. O, Sada. No dobra. Dobra, nic nie szkodzi. Zadamy sobie 140. No. Chociaż okazuje się, że dla niego to jest nawet profit, widzę. Aha, to jest ten Jabampong. A, Radiant Charizard, tego nie grali. Mogłam jednak mu... No co, switchuję. Żadne gry ninja zrobię. Siupi, siupi. A nest po tego drugiego. No bo to jej switching K zrobił. Okej, okay, no to w tym jego przypadku co mam zrobić? No, w sumie jedna energia tak naprawdę wystarczy, no. Erten Vessel, okej. Okay. No przeciwnik nie ma zbyt fajnej ręki. Chociaż ja nie wiem po co mu ten... Rzezimieszka, no może poza tym... Znaczy no może poza tym, żeby... go tak pobijać, to nie ma tu tak żadnego zastosowania w tym matchupu, ten Spirit Top. Zresztą, no ja też zauważyłam, że ten... A, jest i on, sam Gengar. Że będziemy musieli i tak oddać prize, to jest pewne. Aha, Phantom Stara robi, o ja. Dziwne, nie zrobi Double Turbo, co? Czy on chce na pełnej kurwie lecieć? Tutaj chyba popełnił misplaya, bo on miał Double Turbo. Nie wiem, czemu on tego nie użył. On liczył na Xantu? Nawet... Ale z drugiej strony też może wiedzieć o tym, że... No trochę dupa. Mogę mu zbosować. No dobra, robimy mu ten... tak, Erten Vessel na Ultra Bola. W drugiej damy Ancient Booster Capsule. No chyba zrobię bossa na Zoraka, tak? On ma już 120, czyli tak 70. Myślę. 140, on ma ile? 140 to wtedy by było 26. Ach, będzie musiał odepnąć jeszcze jedną energię. Ale to musi boleć, powiem tak. No, Erten Vessel na Erten Vessalu, kuźwa.
Ayrton Wessel do Turbosalu. Dziwne, że on odrzuca te turbo. Czy to to pozwala naładować szybciej z Oraga, no chyba, że on coś kombinuje. Bo teraz myślę, że on może atakować Gengarem. A Jono. No dobra, dzięki, bo może wydropię Sadę. Że zawsze spokój gir do wyszukania jej. No bo tu widzę, że Zorak zmienił tutaj silniczek. A za to mamy poker stopę, który pozwoli mi tu trochę zrzucić. Dobra, wymieniamy na poker stopę. Najpierw o, jest i Sadunia. Zajawę sobie tego Energy Switcha, żeby ten mógł atakować. Buty. No, mogę wziąć. Czemu by nie? Przydałby się. Chyba jeszcze jeden Sandy Shock. Ach, bo musimy mu dać stół troszkę poobijać pyszczek. No i zagrywamy pokestopa. Jedna. Że też o to chodzi trochę, żeby tak... no niestety Sada tutaj wypadła, więc ja... O, i trzeci Rage Bolt. Niestety trochę w tym chodzi, żeby... Mamy buty. O ja. On się szuka czegoś. O, butki, ja pidole, nice. No, przeciwnik chyba jest... No, ma przeropane. O, tym razem się udała. Wiecie, czy już działa pokestop, więc no. Znaczy... Znowu wraca bagno. A kibrik? Dobra, budki. Wezmę. Może liczę na... Ha, ha. A, pierniol. No to zostaje mi zagrać Ajodo. Ach, chyba będę musiała oddać turę, albo zrobię po prostu bursta. I ole. Ach, a, dobra, zużyliśmy wszystkie cztery sady. A! Już miałem je wtasowywać, no! Człowieku, jesteś najbardziej zdesperowany, no. O kurwa, no nie fajnie. Czy możemy Sandy szokować? Wow.
Aha, zobaczymy co to. No. Jeszcze switch card. O, jeszcze dwie energie są, no dobra. No właśnie widzę, że tu się zaczęło już mi to brikować. Znaczy, no, przeciwnik dał mi też jednak Iono. I mnie spalił trochę. A miałem Palpada już i mogłem wtasować. Ostatnia nadzieja w którymś z Sandyshocków. No myślę, że ostatnia nadzieja umiera. Och, mamy Erten Vessel, dobra, jest super. To no bo przeciwnik już chyba zaczął się rozkręcać. Widzisz, on must go, no. Zostaje mi naładowanie Sandyshocków. No, któryś musi wypalić. Dobra, mamy szansę. No, on się tutaj nie krępi, ale... No dobra, zostaje nam Sandyshock, tak? No... Ładujemy tego Sandyshocka. No i atakujemy za 400. Bo ma weakness, więc udało nam się. Z trudem, ale się udało. O Jezu, to była ciężka bitwa. Powiem, że bitwa była dosyć ciężka, no bo kurde, zreptował mi Palpada. No ale też jednak z drugiej strony też dopiero później się aktywowały te Sandyshocki. No niestety. Ale zobaczymy jak będzie w następnej. O, tym razem idziemy piersi. No dobra, ach, piękna ręka, piękna, no dosłownie marzenie. Z tym Mewtwo już w ogóle... A Mew... No, Mew to każdy używa, dobra. Tretki zagramy, weźmiemy. Ultra Bola zdyskarduje to. I co damy sobie? Raging Bolta, tak? Można zagrać restart. Niestety jednego switcha muszę spalić. Na litość boską. Aj. Oddajemy turę. O, turbo chęcy. O nie, turbo rączki. No, będą... Będzie wpierdol. Tu chodzi jeszcze ten Miraidon. No, niestety turbo rączki lubią zaczynać... Drugie. To jest w tym najgorsze. Właśnie najgorsze jest to, że one te turbochęcik lubi zaczynać drugi właśnie. Co też trochę uniemożliwia. No, przede wszystkim, no, te turborączki lubią zaczynać jako drugie, bo chcą ładować już.
No bamię. Aha, drugi taki. Muszę spalić wszystkie energie. Czy też muszę też oddać prizy, to też. Aha, Pokegear, nice. Może szukam coś. No na razie nie zapowiada się tu dobrze. No, tutaj widzę, że gra się tutaj dwoma Mew. Co jest to trochę zdziwione, nie? Okej, okay, już mi dadzą w pierdol, to... A nie, dziękuję ci! Dziękuję ci! A ręka nie była zbyt dobrej kondycji. Mhm. Ale szkoda, że ma sad, co z tego? Za to jest skłak. Co mi zrobił? Help you very much, czy co? No nie, impresa normalnego. No my tu nie mamy za bardzo wyjścia. Muszę przerzucić z tego i tego. Zrobić prime catchera na Mew chyba? Ale chyba nie wiem, czy mi to wystarczy. Czyli zrobię tak prime catchera na tego i możliwe, że zbosuję go, bo... Zrobię restart. Ach. No co ja robię? Coś muszę. No tak, następnej nie może atakować zbytnio. Czy mój odpalił? O, odpalił. No i co teraz? No, tutaj Crowny. Arwen, no, generator tu wejdzie. Ale będzie to... Thank you very much! Thank you very much! O nie! O kurwa, mać! No ja się tu doigram. No! Ty lol, gdzie się podziała Sada? Gdzie się podziała Sada, kiedy była potrzebna? No wiecie, w piście. Pokegear jest. No jest i Sada. No dobra, ja... Dobra, pyk, pyk, pyk. No, rozkręcać. Switch card, dobra.
iPad pada możemy zrobić na te dwa. No dobra, matematyka. 70, czyli tutaj siup. A, tu musimy chyba nawet całość tu jednąć. No. Dobra, idzie dobrze, chyba. O nie. No nie. Wchodzi Miu, który pewnie... A, i on przed... No, tylko jest ten problem, bo... Tu mamy tego Miu, który kopiuje, tak jak wspomniałem wcześniej, ataki. Czy wzięła? Nie uda się. On ma trzy... No, tego łamanie, to on... Wiele więcej niż trzy... Żeby zbić. A, słuchaj, jaki to problem. Jaki to problem. Pewnie wyskoczę jeszcze z jednym Sandy Shockiem i będzie... No kurwa, jaki problem? Co ty? Kurwa, skopiuję się. No, chyba przegraliśmy, bo niestety... Skopiuje nam tu Bellowing Thunder i nie załatwi. No i taka to jest dupa, ale deck nawet całkiem spoko się rozkręca. No tylko, że niestety musimy no oddać jednak te dwa prizy, żeby się rozkręcił jeszcze bardziej, więc musimy no jednak oddać to, żeby właśnie rozkręcić na przykład Sandy Shocka, no tak jak wspomniałam wcześniej, więc i tak musimy oddawać. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.